Witam, jak zwykle, Michał z portalu Władek.pl. Dzisiaj na Kapitanie Wiśniewskim jesteśmy właśnie w Styrówce. Rozmawiamy z szyprem tej jednostki. Mógłby Pan powiedzieć trzy słowa o sobie i troszeczkę scharakteryzować nam tą jednostkę? Czym ona się różni od innych? Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kulaszewicz, jestem tu szyprem. Ogólnie od niedawna, bo do 8 miesięcy. Bo przede wszystkim jest to jacht motorowy. Widzę, że tu są dwa laptopy. Dlaczego dwa? One coś innego wyświetlają? Znaczy tak, jedna mapa jest z systemem ICE, która bardzo upraszcza życie szyprowi ogólnie, bo widzę na niej wszystkie jednostki, które są w kołomie, które posiadają tego ICE'a. A druga to jest podstawowa mapa, jednak dwie mapy no na pewno są lepsze niż jedna mapa, nie? No, padnie mi jedna, mam drugą mapę ogólnie, ale są bardzo dokładne i można na nich polegać. Dokładnie obrysowane wszystko jest. Na jakich głębokościach dzisiaj będziemy łowić? Trudno powiedzieć, ale tak celuję od 60 do 70 metrów. Zdarzało się Panu z wędkarzami pływać na płytkich wodach 30-40 metrów? Zdarzało się, nawet na 20. I jaka frekwencja ryb? Ryba ma ogon. Także raz jest, raz nie ma. Wszystko zależy od wędkarzy, czy machają tymi wędkami, czy nie. No, jak ktoś stoi i nie macha wędką, no to ryby nie złowi. Co innego jest, jak starają się ludzie, to zawsze sobie połowią te ryby. Ile osób może wejść na tą jednostkę? 16 osób plus dwóch członków załogi. Jeszcze parę słów o tym wyposażeniu. Jakby mógł Pan nam powiedzieć, co tutaj dokładnie jest, bo tego sprzętu naprawdę jest bardzo dużo. No, dwie mapy, sonda, GPS, radar, dwa radia. To jest mapa z ICE-em, właśnie z tym systemem, który bardzo upraszcza życie. To jest mapa zwykła, ale obie są bardzo dokładne. Tutaj mamy sondę, która nam pokazuje ryby. Tutaj jest podgląd od 5 metrów od dna do góry. Tu jest to, co jest w toni mamy, tak? Kolejną mapę, taką mniej dokładną, z GPS-em. Też dobra rzecz. Kolejna mapa zresztą. No i radar tu jest, który nam pokazuje jednostki w koło wszystkie i przeszkody. Także do tego trzy radia. Jedno zawsze na kanale 16 oczywiście musi być nasu. Jaki zasięg jest tych radii tutaj na morzu? Bo widzę, że chyba nawet zwykle takie CB radio jest, wisi. Nie, tu nie ma żadnego zwykłego CB radio. Są wszystkie radia morskie typowo. Czego zasięg jest zależny od pogody zawsze. To nie można określić tego, jakie one mają zasięg, ale myślę, że do tych w pogodzie do tych 10 mil myślę, że sięgają na pewno morskie, nie? No zależy, a jak jest większe falowanie, to ten zasięg jest słabszy. Jak wygląda sytuacja z zasięgiem sieci komórkowych? Bo jeszcze mamy ten zasięg, a po ilu milach od brzegu on się kończy? Tak, pira ze drzwi. Ciężko powiedzieć, bo to też jest oczywiście zależne od pogody, ale ogólnie to tak myślę, że około 10 mil jeszcze powinien być ten zasięg. Przynajmniej zawsze jest. Mniej więcej, tam 10 mil. Jak jest ładna pogoda, to nawet i 12-13 mil ten zasięg nadal jest. Co życzymy wędkarzom dzisiaj? Połamania kij. A zasada jedna, machaj wędą, ryby będą. Dzięki, śliczne za wywiad. Ja również dziękuję bardzo.